Rodzinna firma ze 100% polskim kapitałem, która łączy tradycję z nowoczesnym spojrzeniem na biznes. Mowa o Centrum Przemysłu Mięsnego i Gastronomii Weindich, które w tym roku obchodzi 25-lecie istnienia. Z tej okazji w siedzibie firmy hucznie świętowano okrągłą rocznicę ćwierćwiecza na rynku. Dzisiejszy dzień jest dla nas bardzo szczególny. Zaprosiliśmy do naszej siedziby gości Walnego Zgromadzenia Rzeźników i Węgliniarzy RP. Zaprosiliśmy gości z Walnego Zgromadzenia Śląskiego Cechu i Węgliniarzy, jak również przedstawicieli Stowarzyszenia Krupnioki Śląskie. Podczas kiedy goście debatowali na walnych zgromadzeniach, w Centrum Kulinarnym młodzi adepci sztuki gotowania uczestniczyli w drugim konkursie o kulinarny puchar Śląska dla szkół gastronomicznych. Finaliści mieli za zadanie przygotować przystawkę oraz deser jako danie konkursowe, z których wybraliśmy najlepsze potrawy i to jest właśnie efekt tego, że oni tutaj dzisiaj są. Niespodzianką dla nich jest black box, z niego mają zrobić danie główne. Zadanie niełatwe, bo oprócz narzuconej kuchni śląskiej finaliści musieli użyć elementów sezonowych, a jurorzy oceniali między innymi czystość na stanowiskach pracy, technikę wykonywania, umiejętność współpracy, no i oczywiście smak. Jeżeli jeszcze na coś liczę, to liczę na tą młodzież. Ta młodzież, która już uczy się tych podstaw polskiej kuchni, stara się robić tą polską kuchnię, łaknie tej wiedzy polskiej kuchni. Dzięki 25-letniej obecności na rynku Weindich to nie tylko pokoleniowa firma z tradycjami, ale także aktywnie rozwijający się dostawca maszyn i urządzeń dla przemysłu mięsnego, spożywczego i branży gastronomicznej, centrum kulinarne, całodobowy serwis oraz pomoc w projektowaniu i wyposażaniu wnętrz. A wszystko pod jednym dachem firmy ze Śląska.